No witajcie ponownie. Drugi obiekt dzisiaj po zobaczeniu wspomnianej cerkwi. Tym razem jesteśmy w Kryłowie i zwiedzamy ruiny zamku Kryłów. W ogóle zanim dojdziemy do zamku, to trzeba przeprawić się przez Bug, gdyż zamek jest w takim naturalnym rozlewisku Buga. Kiedyś to była wyspa, dzisiaj to jest półwysep. Po prostu jest usypana grobla. Natomiast jedyna droga od strony Polski wiedzie przez drewniany most. O wow! Taki dość stary drewniany most. Bo jest to miejsce niedostępne. Ono celowo zostało wybrane na zamek. Zresztą jedna z historii, z teorii mówi, że Kryłów to pochodzi od Kryjów, czyli od Kryjówki, czyli po prostu miejscowa ludność się tutaj chowała. Ale do tego dojdziemy. Natomiast jesteśmy na najbardziej wysuniętym na wschód terenie Polski, bo tutaj po prostu jest już granica z Ukrainą. Także będziemy musieli uważać. W ogóle ten odcinek jest nietypowy, bo nie będzie latania dronem. Jak pewno wiedzieliście, nie było czołówki naszej. Dlaczego nie latamy dronem? No bo jesteśmy w strefie przygranicznej i tutaj nie zakaz latania dronami. No trzeba by uzyskiwać jakieś zgody. Plus bardzo łatwo byłoby naruszyć granice, tak, a nie chciałbym tutaj doprowadzić do jakiegoś incydentu międzynarodowego. Zresztą mam już epizod na Cyprze Północnym, gdzie wzięto mnie za szpiega, jak latałem dronem na Półwyspie Karpas, więc nie chcę ryzykować ponownie. No ale i tak będzie fajnie, bo pokażemy dużo, dużo z ziemi. Natomiast Kryjów, jedna z teorii, ale Kryłów to też i pochodzi od staroruskiego chyba Cyryl w tłumaczeniu i to jest jakoś utożsamiane z ludźmi, z jakimś Cyrylem. Natomiast zamek generalnie, powiemy trochę o historii, ale nie będziemy zanudzać jakimś tutaj kalendarium. O proszę, jest. Jak się nazywa zamek? Kryłów. Kryłów? Kryłów. Kryłów. Natomiast generalnie zamek jest utożsamiany z takim rodem. Ta forma tego zamku z XVI-XVII wieku, który tutaj jest, który sobie zaraz zobaczymy, to jest ród tęczyńskich czy ostrorogów, którzy mieli te tereny. To były kiedyś bardzo ważne tereny, tak naprawdę było tutaj miasteczko szlacheckie. Wiele rodów, nie tylko tęczyńscy, nie tylko ostrorogowie się tutaj przewinęli. No ale ten zamek w formie takiej, jaką zobaczymy, jest właśnie z przełomu XVI-XVII wieku. A tutaj Bóg. Ale to jest takie tylko rozlewisko, bo rzeka jest z tamtej strony, a tutaj po prostu opływała, a Bóg opływał tą wyspę. Natomiast teraz jest tam po prostu no tak przez tą groblę, więc tutaj nic się nie dzieje. Natomiast są tutaj bobry, ponoć można je zobaczyć. A na dowód tego, że jesteśmy już prawie na Ukrainie, to patrzcie. Jest słupek graniczny. Także nie będę dalej podchodził, bo pewno teren jest monitorowany. Nie chciałbym, żeby to jakaś służba graniczna, którą zresztą pozdrawiam, bo pozwolili mi latać dronem gdzie indziej. Serdecznie ich pozdrawiam. Natomiast tak naprawdę granicą jest rzeka. Granicą jest Bóg, no ale tutaj jest słupek, dalej przechodzić nie można. No ale idziemy do zamku i łączymy się stamtąd. Przede mną właśnie jeden z bastionów tego zamku. My sobie tam dojdziemy, tylko trzeba iść w koło. Tu właśnie przeczytałem na tablicy, że właśnie raczej się historycy skłaniają do tego Kryjowa, czyli tej Kryjówki, gdyż to są tereny Rusi, która była od zawsze takim no, tyglem, terenem, gdzie tutaj miejsca ludność była najeżdżana przez Tatarów na przykład. I oni ponoć tutaj na tej wyspie, bo to kiedyś była wyspa, chronili się. Można było dotrzeć tylko jakimiś łodziami. I tutaj jest jakiś mały, drewniano-ziemny zameczek. W ogóle jest teoria mówiąca o tym, że już tutaj istniały jakieś zabudowania fortyfikacyjne w X wieku. I było to tak zwane państwo
znaczy rejon Grodów Czerwieńskich, czyli takiego należący do państwa Mieszka I. Zostało to później utracone na rzecz książąt ruskich i dopiero wróciło do Polski w 1387 roku. Ale zamek, tak ten prawdziwy, wybudowali właśnie tutaj Tenczyńscy, a później Ostrorogowie. Ale o tym opowiem, jak dojdziemy do kolejnego bastionu. Ten zamek miał charakter po prostu bastionowy. Była to jak na XVI-XVII wiek bardzo nowoczesna forteca, która spełniała wszelkie standardy, no, nawet zachodnioeuropejskie. Eksplorujemy z rodziną. Tu w ogóle fajnie jest zrobione. Ten teren jest... polecam, żeby tutaj przyjechać, bo teren jest po prostu taki zaadoptowany dla dzieci, dla rodzin, bo pomimo tego, że jest to tuż przy granicy, to można sobie po prostu tutaj przyjść. Jest taka ścieżka dydaktyczna. Po prostu są różnego rodzaju zwierzęta, takie no, figury zwierząt, które tutaj występują. Widzieliśmy łosia, widzieliśmy orła, bociana i bobra. Także... Fajne rzeczy. O, tutaj już dzieciaki dorwały jakąś rybę. Zaraz to zobaczymy. No, a Bóg jest tutaj. Czy jesteśmy tuż przy granicy, już prawie na Ukrainie. Ja dzisiaj wziąłem osłonkę na mikrofon. Już nie zapominam, także trochę wieje, ale mam nadzieję, że dźwięk będzie dobry. No szkoda, że tego drona nie będzie, bo teren piękny, no ale cóż, przepisy bezpieczeństwa. Halo? Sum Pospolity tutaj występuje. No chyba się dobrze bawicie, fajny zamek, co? Jeszcze! Trzymaj się! To jest prawdziwy sum! Ola? A tu jesteśmy przy granicy. Mam nadzieję, że można to filmować, że tu zaraz panowie w mundurach takich jak ja nie przyjadą. I to jest Bóg. Dobra. Ale idziemy do głównej części zamku, bo prawdziwa zabawa zacznie się tam. Tak naprawdę jest, dalej się już nie da pójść. Tu jest ta grobla usypana i to ona już chyba wchodzi na teren Ukrainy. Także nie idę dalej, jest słupek. A tutaj stoimy u podnóża jednego z bastionów tego zamku. Ale gdzie jest wilk? Nie wiem, musimy go poszukać, może jest gdzieś dalej. Także to jest jeden z tych bastionów. Takich bastionów w tym zamku XVI-XVII wiecznym były trzy. W ogóle zamek miał taki unikatowy kształt, unikalny kształt, trójkątny. Po prostu na trzech rogach były bastiony połączone takimi kurtynami, które miały 80-100 metrów długości. Więc tu jest jedna. Ta najbardziej zachowana, do której sobie pójdziemy i którą mieliśmy wcześniej, pokazywałem na filmie, jest tam, a trzecia była gdzieś tutaj. I to tworzyło idealny taki element obronny. To jeszcze pewnie jakieś była też fosa oddzielająca od reszty wyspy ten zamek i był na niej most zwodzony. Zamek naprawdę taki super nowoczesny, przystosowany już do używania broni palnej, ale najpewniej powstał na ruinach czy fundamentach jakichś wcześniejszych gotyckich umocnień, czy tych grodów z wcześniejszych, to jest X czy XI wieku. No, teren jest idealny, prawda? To jest wyspa, to jest naturalne rozlewisko Bugu i jakby aż się prosiło, żeby tutaj wcześniej coś budować, więc nie wierzę, że dopiero w XVI wieku zrobiono. Jedna z teorii, z którą się spotkałem, mówi, że budowa tego zamku za tych Tenczyńskich to jest między 1506 a 1520 rokiem naszej ery. A teraz wychodzimy sobie na tę
ten bastion, na którym byłem, bo tak naprawdę tutaj zrobili platformę widokową, jest lornetka, można sobie poglądać i patrzeć na Ukrainę. Także fajne miejsce. A, jeszcze jedno. Zamek zinspirowany, prawdopodobnie budowniczy byli z Włoch. To jest tak zwany zamek w typie starowłoskim, czyli taka właśnie idealna, bastionowa, geometryczna budowla. A mówię, no teren fajny, bo taki spacerowy. Pogoda dzisiaj trochę nie dopisuje, bo padało, na szczęście tutaj nam nie leje. No ale najbardziej żałuję, że dronem się nie da polatać, ale wrzucę może z Google Maps jakieś zdjęcie, żeby pokazać właśnie tą obronność tej wyspy, ten kształt, bo to jakby determinuje kształt tego zamku, jego funkcję. O proszę. Ty się już dorwały do lornetek. Oczywiście. Ja już krowę ukraińską widziałam. Wilku, szukamy. Szukamy wilka, bo znaleźliśmy zwierzęta, ale jeszcze gdzieś tu ma być wilk. Ale chyba jest najbardziej ukryty. Wilku! Nie wołaj go, bo go spłoszysz. On jest prawdziwy! Wilku! No tam jest żółw. Wilku! I łabędź. Wilk! No proszę, tu są jakieś materiały z opisami. O! Tu widać. To jest ten bastion najbardziej zachowany. My jesteśmy tu. A sorry, to trzeci był tam w takim razie. Czyli stąd szło tam, tam, czyli taki trójkąt. To się pomyliłem. My jesteśmy tu, tu żeśmy chodzili. Tu pewnie była jakaś fosa, która oddzielała go od reszty. Zresztą tutaj widać ten rów najprawdopodobniej. To jest właśnie fosa. I co ciekawe, że właśnie czytałem, że ten zamek tutaj ma taki kształt. Ta kurtyna była, nie była prosta, tylko była załamana, co byłoby dziwne, bo te bastiony miały jakby tutaj flankować, prawda? Wzmacniać obronność. Natomiast ona jest załamana i jedna teoria mówi, że kształt jakby dostosowano do terenu, do kształtu tej wyspy, a drugi właśnie to jest to, co widać tutaj, że znaleziono jakieś fundamenty wcześniejszego budynku, który tutaj był, prawdopodobnie z wcześniejszego zamku, może z tego gotyckiego, a może z jakiegoś grodziszcza. I no, chciano go zamknąć jakby w tych murach zamku, więc dlatego ten tak no, nagięto ten mur trochę, tak, złamano go. No ale jest to tylko hipoteza, tak? Bo to jest oczywiście podparte jakimiś badaniami archeologicznymi, czy też właśnie analizą tutaj terenu, czy jakichś zdjęć satelitarnych. No dobra, ale idziemy do drugiego bastionu, bo on jest znacznie ciekawszy. Tam za mną właśnie był trzeci z tych bastionów, najsłabiej zachowany, czyli ta platforma widokowa, na której byliśmy tam za drzewem. To do czego idziemy, najlepiej zachowane tam. A to była trzeci z wierzchołków tego trójkąta. A tutaj, gdzie jesteśmy, no to jest zamek właściwy, tak? Czyli po prostu majdan tego zamku. Tutaj zresztą widać, jak ta ścieżka się załamuje. Ona idzie wzdłuż dawnego muru zamku. To jest to, o czym mówiłem tam na górze, że po prostu jedna z tych kurtyn była załamana. Nie była pod kątem prostym, tak? Tylko takim ostrym. I to początkowo myślano, że było wymuszone kształtem terenu, dostosowaniem się do brzegu wyspy. A tak naprawdę tutaj właśnie gdzieś... musiał istnieć jakiś budynek. Który chciano objąć po prostu terenem zamku, czyli po prostu murem. No a tutaj właśnie jest informacja o tym projekcie Natura 2000, o stworzeniu tych ścieżek. Bardzo notabene fajne miejsce dla dzieciaków, także jakbyście byli gdzieś tutaj w Kryłowie, to polecam przyjść chociaż na chwilę na zamek, pochodzić sobie, jest altana, można sobie zrobić piknik. No a my zmierzamy do tej wisienki na torcie, czyli najlepszego
najlepiej zachowanego bastionu i tam chyba da się wejść do lochów, do piwnic. Dlatego mam latarkę, mam nadzieję, że chociaż tyle się uda, że to zrekompensuje mi brak zdjęć lotniczych. No ale co, nie zawsze można. Halo, Ola. Jak się bawisz? Ej, ale nie wchodź tak. No, zaczyna się ciekawie, zaczyna się robić tak jak lubię, czyli dzika eksploracja, chociaż to jest wydeptana ścieżka, więc mam nadzieję, że nie łamiemy jakichś przepisów. Ale wchodzimy sobie na bastion. Ja idę tu zobaczyć. Ale tu chyba nie ma nic, nie. Co ty kochaszcze? No szukamy wejścia, bo gdzieś tu się da wejść. Mam nadzieję, że nie wyjdę poza mury. Dobra, coś tu jest. Jest od dawna okno. O kurde. Tyle, bardziej się nie wychylę, bo tutaj jest dość sypko, także jeden krok i parę metrów w dół, szybka droga w jedną stronę, ale i tak jest czad. Dobra, ale gdzieś tu musi być wejście, bo widziałem filmy, że ludzie wchodzą, także postaram się poszukać i połączyć stamtąd. Dobra, brniemy dalej. To jest z drugiej strony też ten bastion. My jesteśmy u góry tak naprawdę. Trzeba uważać, żeby nie zjechać z tym gruzem na dół. Dalej nie podchodzę, bo niebezpiecznie. Ale mówię, widziałem, że tu się gdzieś da wejść na dół pod to, pod czym jesteśmy, do lochów. No ale na razie zaczniemy od góry tę eksplorację. Aha. Mam nadzieję, że nie tędy, ale ewidentnie jest coś pod nami. Dobra. Okej, to na pewno nie jest część tej ścieżki edukacyjnej, bo z małymi dziećmi to tutaj jest nieskazane, także dzieci czekają. Więcej murów. To jest ewidentnie jakaś działobitnia, w sensie tutaj stały działa. Tu reszta, także no mam nadzieję, że trud poszukiwania się uda. To być może jest jakaś pozostałość po jakiejś windzie albo jakimś szybie wentylacyjnym. No, takie rzeczy często właśnie no, lubiły mieć takie tunele techniczne. No nie, no jest pod nami piwnica, ale no, na pewno byłoby tam ciężko wejść, bo no, trzeba by się osunąć, a powrót no, byłby niemożliwy, nie? Tym bardziej, że jest mokra ziemia. Ale zobaczmy tutaj jeszcze co.
Szukamy wejścia. Mam nadzieję, że się uda, bo będę miał duży niedosyt, ale nie będę tu nigdzie skakał, bo... Byłoby to bardzo dzikie i niebezpieczne. Dobra, to wygląda nie najgorzej. Mam nadzieję, że nie będę tego żałował. Przypiąłem kamerę, tak żeby mieć wolne ręce. Udało się. Sorry za jakość, ale no, nie da się tu schodzić, mając zajęte ręce. Także wchodziłem tędy. Tu się schodziłem. Ale jest szansa, że to nie jest one way ticket. One way trip, bo da się tędy wyjść chyba od poziomu gruntu, ale przełączę sobie mikrofon na tył i będę pokazywał ze środka, żeby było mnie lepiej słychać. Także poczekajcie sekundę. Dobra, jestem. Od razu lepiej. Także jesteśmy w jednym z tych bastionów, znaczy w sensie w podziemiach tego bastionu. I sobie eksplorujemy. Może jakieś zejście do czegoś niżej. A to coś jest ciekawego. Reszta tych bastionów. Hej, udało mi się zejść tutaj. A proszę, jest on coś bardziej cywilizowanego, także wybrałem najgorszą z możliwych dróg. Ale jest większa satysfakcja, tu jest jakiś zasypany tunel. Może przejście między tymi dwoma komorami. Natomiast... No... Ciekawe na pewno doświadczenie. Aha, to się tutaj łączy, no jest to duże. Ale mam satysfakcję, jaram się jak dziecko, bo mi się udało tutaj wejść, a bałem się, że się obejdę tylko smakiem. No to takie typowo 17-wieczne zabudowania, czyli potężne lochy, piwnice, sklepienie takie kolebkowe, kulisy, znaczy łukowe. No a to jest właśnie jedna z tych wcześniejszych dziur. I w sumie dobrze, że tutaj nie skakałem. Także taką eksplorację lubię najbardziej, no wiadomo, bez dzieci, bo nie będę ryzykował ich zdrowiem i życiem. Ale samemu można się pobawić, a to właśnie jest chyba jeden z tych takich szybów, co widzieliśmy wcześniej. Nie wiem, co to było, ale wygląda na jakiś szyb wentylacyjny, a być może jakąś windę, kołowrotek, który po prostu wciągał amunicję tutaj stąd. Tutaj prawdopodobnie były kazamaty, w których trzymano proch, kule. Jakoś to trzeba było transportować na te bastiony, na których stały działa.
takie przynajmniej rozwiązania były w fortach austriackich, no późniejszych, bo z XIX wieku. Aha, a tutaj proszę jest właśnie to, przez na co trzeba uważać, żeby nie wpaść. To jest naprawdę duże. Dobra, ale wychodzę stąd, cyknę jeszcze parę fotek i łączymy się z zewnątrz. Dobra, ja wychodzę stąd. Zobaczymy, co tu widać z zewnątrz. Postaram się to wszystko obejść dookoła. Trzeba ten sprzęt powyłączać. Ruiny zamku, zakaz wstępu. O, o. Co tu widać z tej strony? Postaram się zrobić zdjęcie, bo pewnie już tu nie wrócę. Tam u góry chodziłem właśnie. I przez te okna wyglądałem. Także no fajny klimat. Mam nadzieję, że nie przekroczę nielegalnie granicy. Także część jest bardzo taka przyjazna. W sensie to ta ścieżka dydaktyczna, ścieżka dla dzieciaków. Natomiast no, jak ktoś chce, wystarczy odbić trochę w bok i sobie zwiedzamy ruiny na dziko. Trochę nielegalnie, prawda? No dobra, ale mam nadzieję, że jestem cały czas na stronie polskiej. Bo tłumaczenie się straży granicznej. Wie pan, ja tu tylko zwiedzam ruiny, nie? A że wyglądam jak szpieg, no... Przepraszam. Byłoby ciekawie. O kurczę, tutaj też przez to zaglądałem. Jest jeden minus, są komary. O, tu jest duży kawał zachowanej twierdzy. W ogóle to ten zamek od połowy XVIII wieku po prostu popadł w ruinę. Druga połowa XVIII wieku już właściciele się tym nie interesowali i no, sobie tak leżał, można powiedzieć. Dobra, brnę przez chaszcze. Tutaj jest jedno z wyjść, którymi mogłem wejść. Albo wyjść. W tej piwnicy, ale... Ale wybrałem inną drogę. Dobra, ale idziemy. Sorry, że tak ręka trzęsie, ale naprawdę trzeba się tutaj przezierać, bo krzywy są praktycznie mojej wysokości. Przeważnie zdjęcia robię później, ale przeważnie też wracam w miejsca później. Zaraz już drugi raz bym się nie podjął przechodzenia przez te podziemia i brnięcia przez piwnicę, żeby tylko zrobić fajne fotki. Ale naprawdę mega klimat. W pełni mi to zrekompensowało brak drona. Tylko te komary. Dobra, trzeba stąd uciekać. To jest teren dawnej fosy. Ale tak jak mówiłem, druga połowa XVIII wieku, koniec XVIII wieku, zamek... O proszę, jest i wejście. Zamek popada w ruinę i tak naprawdę te 300 lat prawie, czy 250, on sobie tak stoi, ale trzyma się w niezłej formie, bo poza tutaj rewitalizacją tego terenu, same ruiny nie były odbudowywane.
Ale cóż, przygoda była. Ta końcówka naprawdę mega klimat i cieszę się, że mogłem to pokazać, bo już traciłem nadzieję, że jest to wszystko zarośnięte, że się nie da wejść. Teraz lecę do rodziny, bo pewno już tupią nogami, gdzie ty byłeś, wariacie. Hej! Udało się, przeżyliśmy kolejną eksplorację. To znaczy ja przeżyłem, najważniejsze, bo te piwnice to było wyzwanie, ale fajnie, fajnie. Jesteśmy mega zachwyceni tym zamkiem w Kryłowie. W ogóle nie było tajnikowo, jesteśmy jednymi turystami. I też nie ma służby granicznej, więc chyba nie naruszyliśmy terenu państwa. Ale no było fajnie, nie dzieciaki? Tak! Co się wam najbardziej podobało? Łoś! Łoś, czyli te zwierzaki. Także dziękujemy wam bardzo. Kolejna wyprawa z nami. Trzymajcie się, pa! Taki mały bonus na zakończenie, bo zupełnie zapomniałem o tym powiedzieć na zamku, w tym ferworze walki i szukania tajnych przejść do ruin. Z zamkiem wiąże się bardzo romantyczna historia. W sumie trochę z tym zamkiem, tak jak w zamku Krupek, w którym byliśmy, chociaż tam się skończyło tragicznie. Natomiast mówiłem o tym, że zamek był w posiadaniu Tenczyńskich, a później Ostrorogów. I o co tutaj chodziło? W 1544 roku dziedziczką zamku została Zofia Tenczyńska. To była jedna z córek wychowana przez wdowę, chyba Katarzynę Tenczyńską, i w niej zakochał się Stanisław Ostroróg, który był kasztelanem międzyrzeckim. No i on około 1544 roku ją uprowadził. Najpewniej za jej zgodą. A dlaczego ją uprowadził? No bo byli w sobie zakochani, a rodziny się nie chciały zgodzić na ich małżeństwo. A dlaczego się nie chciały zgodzić? No bo Stanisław Ostroróg był kalwinem, a rodzina Tenczyńskich była zagorzałymi katolikami, także nie mogli się tutaj pogodzić, więc no chyba jedynym sposobem dla Ostroroga było uprowadzić przyszłą pannę młodą. I on ją wywiózł na 2 lata do swoich włości w Opolszczyźnie. I dopiero dochodziło tam do jakichś pertraktacji rodzinnych i w końcu rodzina Tenczyńskich się zgodziła na to małżeństwo, dali zgodę, no i para w 1546 roku osiadła na zamek, no i zamek był już we władaniu Ostrorogów, ich potomków właśnie Zofii Tenczyńskiej i Stanisława Ostroroga. W ogóle też tutaj te tereny to były mocny ośrodek kalwiński, istniało tutaj gimnazjum kalwińskie, jakieś instytucje. Także no, taki bonusik na koniec, bo zupełnie mi to wyleciało z głowy.